Krzysiu, nie znalazłeś się w żadnej z kadr. Jak sobie radzisz podczas tego okresu letniego? No trudno powiedzieć. No, ciężko jest trenować, to bardzo ciężko poza kadrą, jeśli się nie ma się no, stałego trenera, o tak bym to mógł ująć, no, że po prostu nie ma się, to ja w kadrze, że często się skacze z tym samym trenerem i to jakieś później daje plusy, tylko po prostu muszę zmieniać, o tak, trenerów ująłbym to tak jak rękawiczki, o. Na każde zawody czy ten, to muszę zmieniać, po prostu każdy trener jest inny. No ale dobrze, że wspiera mnie trener Sobański i po prostu pomaga mi, szkolny pomaga mi trenować tam na sucho. No też na skoczni jeżdżę tam ze szkołą. No też klub pomaga w miarę możliwości, bo jestem teraz studentem, no i ten, no i po prostu mam większe jakieś tam dofinansowanie z tego, z AWF-u wojewódzkiego i po prostu mogę sobie na przykład kupić jakiś sprzęt, jaką mam jakąś możliwość, a inni nie, na przykład nie mają takiej możliwości, w sensie no, z innych klubów. No właśnie, jak to wygląda pod kątem finansowym, bo kilka razy udało ci się wystartować w FISCAP-ie, skąd fundusze? No fundusze były akurat właśnie, jak mówię, z klubu, bo ponieważ ja jestem, ja i Andrzej Zapotoczny i jeszcze Wojciech Marusa, jesteśmy w takim studenckim tym systemie, Boże, jak to się nazywało, ACSS, który jest właśnie, dostaje pieniądze na nas, dostajemy z wojewódzkiego tego, wojewódzkiego AWF-u, no i no i dlatego możemy sobie w miarę możliwości pozwolić jechać chociaż na zawody, bo na zgrupowania to nigdzie nie jeździmy, tylko no często na przykład byliśmy tam dwa dni dziennie, znaczy dwa dni albo dzień, trenujemy w Szczyrku przeważnie teraz, bo w Zakopanem w ogóle nie ma gdzie skakać, więc no trudno jest, no trudno, nie jest łatwo poza kadrą. Właśnie, czy w tej nowej rzeczywistości trudno o motywację? Znaczy motywacja jest większa, na pewno większa, bo chciałoby się z powrotem dostać, no ale też jest po prostu to takie, to trenowanie zaczyna być takie jakby bardziej samodzielne, no nie? Bo wszystko musisz, o wszystkim myśleć, coś wymyślać, na czymś się, czymś innym skupić sam, po prostu musisz do tego dojść, a nie tak jak ci teraz pomagali na przykład trenerzy często, nie? Jak w kadrze jest. No ale dobrze, że właśnie mówię, że tam jeszcze z klubu trener pomaga Krystian Długopolski, no ale większą rolę tam, jeśli chodzi o pomoc, no to u mnie akurat odgrywa trener Sobański za szkoły, z którym współpracowałem, jak chodziłem jeszcze do szkoły. Jak podsumujesz ten start tutaj w Wiśle? A i tutaj start w tej Wiśle to nie było, to było... No, przyznam szczerze, to oczekiwałem trochę więcej od siebie, ale... No co mam powiedzieć, no niby skoki były dobre, ale to po prostu nie chcę lecieć w ogóle, no niby fizycznie to pozwala i w ogóle, ale psychicznie się tak troszkę czasem czułem i teraz się czuję, jakbym trochę już był przemęczony tym, po prostu nie miałem możliwości teraz odcięcia się takiego w ogóle od tych skoków, nie myślenia o tym w ogóle, tak jakby na wyjazd, na jakieś wakacje wyjechać czy coś, to nie miałem takiej możliwości, no i trochę już jestem tym przemęczony, teraz trzeba może trochę jakiś odpoczynek sobie zrobię, leki, no i później resztę znowu trenujemy, bo trzeba w sezonie zimowym, nie, skakać i pokazywać coś lepszego. Chciałbym znaczy na uniwersjadę jechać do Aumat, bo teraz się właśnie zbliża. No i no chciałbym po prostu startować w jakichś takich, no w FISCAP-ach też, ale chciałbym w wyższych zawodach oczywiście, no to wiadomo, no ale no ciężko jest, no bo zawsze wiadomo, że pierwsze kadrowicze mają prawo niby, a później dopiero seniorzy, no i zobaczymy jak będzie, jak ja jestem dobrej myśli i będę się starał i robił wszystko co w mojej mocy, żebym po prostu zaczął mnie to jeszcze bardziej cieszyć, bo cieszą mnie niektóre te skoki, które tu wychodzą, ale czasem mi też denerwują. Dobra, powodzenia Krzysiu. Dziękuję bardzo.